Cześć, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w FIFA 16 w naszym zajebistym sezonie z Mistrza Radą 15. Cześć, witajcie. Ale dawno nic za Dasiem nie miałem, kurde, aż mi się tak morda cieszy, nie wiem, my tyle z FIFA nie graliśmy i tyle farminga, będzie grubo. To nadrobimy, to już zobaczycie od kanale, no na kanale się tam pojawi coś na dniach, a my dzisiaj lecimy ten sezon, no i niestety na samym początku muszę was powiadomić o pewnej takiej rzeczy, której się wydarzyła ostatnio w odcinku, iż gdyż Adam niestety przegrał sezon drugi. No, przykro mi niezmiernie jest. A dzisiejszymi numerkami... Ale gramy do końca. Tak, gramy do końca. Jest u mnie 3, a u ciebie 6. 6 powiadasz, także ale... Ja tym zespołem nigdy nie grałem. Nie wiem czemu go wziąłem, napaliłem się chyba na jakichś tam zawodników, zaraz zobaczę w ogóle na jakich, bo wcześniej sobie ustawiałem. To jest Inter, a ty co? O kurczę, moja droga Sevilla. Sevilla, o nie, która... o nawet fajny, Sevilla, fajny, która fajny. Może teraz wygrać, aha, tu Biabiani, Palacio, Elda, aha, już wiem na co się, Handanowicz na bramce, no i o Boże, Miranda w obronie, to ja nic nie muszę mówić, tak, po co ja wziąłem ten zespół, no ale zobaczymy, czy mi się równie dobrze będzie nimi grało i teraz ogólnie to Sevilla, kurde, stoi przed taką dużą sytuacją wejścia do Ligi Mistrzów dzięki Lidze Europy, no zobaczymy, co to się wydarzy, bo przecież już niedługo mecz finałowy z Liverpoolem, no trzeba będzie oglądać. Gdzieś w połowie maja mi się tak zdaje. Nie 25, 26 koło tego, dobra. Ogólnie no to co, no Adaś, no nic nie pozostało, tylko walczyć jakieś wreszcie punkty, bo naprawdę tak, tego mało miałeś. Znaczy bardziej tutaj walczę o jakąś bramkę fajną, o coś takie już pierdoły. I ja już po prostu szykuję się na kolejny nowy sezon. O kurde, tutaj Adam widzimy, już mnie porobił troszeczkę. A mnie nos swędzi, nic nie mogę z tym zrobić. Nie znam. No dobrze. Ale go zadam. Ogólnie ten, kariera zawodnika niedługo fajna powinna ruszyć i coś będę patrzył z ultimate'a, z drafta, coś w tym stylu może, żeby trochę... Ojej. Żeby trochę urozmaicić tą FIFA, żebyście chcieli to oglądać. Ogólnie też nowy sezon na Dasia ruszy u mnie, coś już myśleliśmy, tylko nie pamiętam już co to miało być. A już też nie pamiętam co to miało być, nie? Ale coś tam się wymyśli na pewno. A kobiety u ciebie. O Jezu, co się dzieje? O, ale nie Biabiani nie trafił mi tego. No tak, u mnie polecam kobiety, także to coś innego, wiem, że kobitki oglądaliście, fajnie się to oglądało, fajnie się na pewno też nimi grało, także no to wypróbujemy to, co nam wreszcie FIFA dała, bo zawsze gramy tylko mężczyznami, a to co w każdej jest... O Jezu! O Jezus, kurna, czy to była piłka marzeń. Tremulina tam. Biabiani. Ma dobre dośrodkowanie, ale tu spie... O Jezu, kurna, co to było? Wszystkich minęło, nie mam pojęcia, krzyku. Ty, jak on się godzinę zbierał do wyrzucenia? Zabij mu, zabij, dobra. Jaj, Krzychu. Krzychu, walczymy, gramy do końca. Mam nadzieję, że tam tabelka będzie mieliście podaną, to zobaczcie naprawdę, jaki sztos zrobiłem teraz w tym sezonie. Tak, w tym, tamtym sezonie. O, tutaj zwód jakiś... To był sztos. Kurde, od czego nas spędzi? Od kokinie chyba. Nie, tak Herako jest strasznie sędzi, że masakra jakaś. Ja to się wyprostuję, teraz mogę się wyluzować ogólnie w tych meczach, już teraz co mi nic nie pozostało innego, jak tylko walczyć do końca. I Felipe Melo! Felipe Melo ponad bramką. So. Tak 2 na 10, ale fajnie jest. Jestem ciekawy, bardzo chciałbym zobaczyć jak Adam układa te drużyny, właśnie pewnie ma inne w ogóle ustawienie niż ja. Tak, tak, niestety na pewno mam inne. Ale myślę, że akurat takie ułożenie... Bardzo dobrze. No i... takie ułożenie Sevilla dla mnie będzie chyba najlepsze. No, na dwóch napastników, czy nie? Nie. Tu już ci podpowiem, że na pewno nie. No mogę sobie powiedzieć, ojej, co tu się stało, ale będzie dosyć podanie? Ale pusto Perisic tam. A tu Perisic gra? Jo, Iwan. Ja pierdzie, ja nie zapomnę jak ja nim grałem w karierze zawodniej, nie karierę zawodnika, tylko ten. Jak dobra. Grałem jakiś karierę, menadżerem byłem i kupiłem go. Jezu, on miał mnie 93 overalla chyba wtedy. Do końca grałem karierę nim chyba prawie. Co jest kurna no, w ogóle? No Miranda, tak? Nie ma się... Nie wiem czemu Miranda w ogóle przyszedł do tego klubu, kurde, przecież Mandanda. Miał Atletik... Co? Mandanda. Miranda. Wiem, ale... Linda. No, weź mnie normalnie... Co ty, Adam, ja tak same żółte karty. Kolekcjonujesz ja dzisiaj? Ja nie wiem co ja mam... Kevin Gamero ja nawet. Ja bym ci doradził, żebyś kolego nie robił ścisków, tak? No bo ci to nieudolnie wychodzi. Nie wiem czemu, ale jest na mnie tutaj dwie żółte kartki, trochę smutno, ale no cóż, taki klimat. O Jezus, moi się sami zabili. Nie, ja wiesz co, jak trzymam pewną rzecz, to często jest odpychanie takie i ostatnio to też rozkminiłem FIFA już, także to jest spoko do wywalczenia piłek. Jeżeli i tak jest przegrana piłka, bo nie dosięgnę jej główką. Ja myślałem, że to tamten weźmie.
Aha, no nie tu chciałem, ale okej, okay, można i tu. Ivan Perisic, Netherpont. No naprawdę mają ten ciąg na bramkę. Kurde, o, i w ogóle. Ale coś z Interem ostatnio widziałem. Nie wiem, czy nie grali o puchar w Włoch, nie wiem. Kurde, wszystkie na piłki moje. Właśnie, wszystkie piłki twoje, ja nic nie mogę. Ale dobrze. Mi tu w ostatniej chwili wyciągnął Krzysiek. No ja pierdzielę. Dobrze, że Grzesiek tu coś. Ja nie pierdolę, co za kompanina tam się. Tam już w ogóle męka pańska, no może coś teraz. Jeszcze, no tak, no na temat no ta. Ligi Europy już pomówiliśmy. O ja pier... co tu się... Ja pier... Nie, no, ja muszę strzelać obronę. Od razu. Gdyby nie obrona, to w ogóle już by to było z 10-0. Nie, nie, to znaczy ogólnie gdyby nie to, że nie mogę trafić w ramkę, tak, to... Kameiro. Pięknie? Dobrze, wreszcie derwanego, no. No chciałem tu przejść. Nie, no, na karny bardziej, wiesz? Mogło coś z tego być. Wreszcie. O kur, ten jaką mu piłę posłał. Tak, pięknie o to chodziło i jedziesz Krzychu! Duża sztuka. Dobra, szybko tutaj, a myślałem, że będziesz podawał i się zaskoczę jeszcze w jakiś sposób. O, czyżby bez? Czyżby tak, wejdzie. O, się położyłem. No Handanowi, no tutaj naprawdę bramkarze też mają zebistego. Nie powiem, jest kilka, ale Inter nie jest jakimś tam czołowym zespołem w lidze. O Jezu, nie, ale... Zmieścił. No przepraszam, Adam. Wreszcie zmieścił. Nie, no ten sezon dla mnie w ogóle nie jest dobry. Oprócz jednego zwycięstwa i remisu chyba. Teraz może być fajnie, bo teraz pójdziemy w ogóle w inne ligi, którymi nie mieliśmy styczności i tam trzeba będzie naprawdę wykazać się umiejętnościami. Mam nadzieję, że nie przyjdzie jakaś aktualizacja, po której znów nie będę umiał grać FIFA. O, by było, bo wtedy Bolek grał i ja jakby to powiedzieć, że miałem szansę. Wygrałeś. Wygrałeś 3 sezony tak. Tylko na samym początku i później 10 sezonów ponad chyba czy 11 z tego co tak, patrzyłem, ale, wygrałeś tylko jeden, także. Ale jest... widać, że ci to leży na dłoni, że tak powiem. Tak, bo jeśli chodzi o nawet i z komputerem, czy tak. Ultimate, wszystko mi idzie, także no to naprawdę mi się ogarnęło zajebiście. U mnie, o zobacz, nie podanie miazgujące po prostu. Zawsze takie podania to ja sobie podawałem, tak? A teraz o, parę podań i zeszy Iwan mi strzeli gola. O ja! Jakby to wpadło, to bym wyszedł chyba. No weź przestań, nie bądź taki. Ja tu jeszcze tematy ważne chcę poruszyć na tej FIFA, żebyśmy sobie dzisiaj tak luźno pogadali, a na temat Ligi Mistrzów praktycznie. Czekaj. Jeszcze Rodrigo tutaj, jeszcze Rodrigo. No, walcz. No tu chciałem coś zrobić. Ostatnio jednej fajnej sztuczki się nauczyłem. O! Bez przesady, no jedna. I jeszcze jedna, sorry Krzychu. O Jezu, tutaj będzie kontra. Widzę poprawy. Ale wiesz co mi się podoba w PS-ie? Że tam... ty nie umiesz obrony w ogóle, ja nie wiem. Ja obronę miałem zajebistą, a ty jak widzę, tobie brakuje jakiegoś przycisku. No. Ale nie którego. To tak, ale znowu co do... Skurwa. Co do w ogóle gry, to tam jest coś takiego, że obrońca nie zapierdala dwa razy szybciej niż napastnik, tylko normalnie, co nie? Aha. No przecież tutaj na przykład w FIFA to jest śmieszne, gdy po prostu obrońca jest szybszy od... Wiesz od czego, nie? Wiem, ale tam właśnie tak jak patrzyłem, bo aż sobie obejrzałem, bo ty mówiłeś, że ciężko z obroną, ja grałem w PS-a i powiem ci, że obronę jeszcze lepiej trzymałem niż w FIFA, ale to mówię, to widać, że ty podbiegasz i nie wiem, jakbyś coś masz źle ustawione, gbol. Nie. Dobrze, ja to wybiłem, bo taki rzut rożny... Łap, dobra, super, bo nie chciałem drugiego. I powiem ci naprawdę, jeśli chodzi o PS-a, to masz coś źle... Skonfigurowane, albo po prostu na klawiaturze tak ciężko się gra i nie można tego tak zrobić jak na padzie. O, ale mnie tu porobili teraz! Kurwa, jeszcze rzut rożny. Jeszcze przełamał się na słupku, widziałeś to? No trochę. O nie! Brawo Handanowicz! No co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Ja pierd... Ach, chciałem tu wejść, mówię. Ryzyk, fizyk, ale... Ale to chciał zrobić, ale to chciał zrobić. Widziałeś co ten rękę, nogę, mózg na ścianie, jak to się mówi, kurwa. Ale powiem Sino. Ci, chciałem fajnie to zrobić, bo widziałem, że jest wysunięty, tylko myślałem, że on bardziej taką... Ale myślę, że i tak tu obrońcy byli, więc... O kurde, 11 do 3 strzałów, to naprawdę, no ta FIFA mi leży każdym zespołem, to mogę powiedzieć, tak. Że ta FIFA... Nie, ogólnie cała FIFA ci leży już. Tak, Perisic, tu Biabiani później zejdzie do tyłu. Co to jest? Kondobia? Kurwa, Jeftić, ja pierdzielę, ja nie wierzę jaki tu mam skład.
Mendel później, ja mam kim zmianę robić, także zrobimy sobie zmianę za jakiś czas. No i dobra, druga połowa, no to pogadajmy o tej Lidze Mistrzów, no wprawdzie, co tu dużo mówić, liczę na Atletico, tak, powiem tyle. Tylko szkoda, że kolejny raz to jest hiszpański taki mecz, hiszpańskie derby. Kiedy to było, dwa lata temu czy rok temu? Dwa lata temu, Boże, jak ten czas leci. A kto w tamtym roku był? Barcelona chyba. Nie był Juventus, nie, poczekaj. Barcelona, bo mówiłem, że dwa razy już tego nie zrobią. No nie wierzę, Eder, no. O ja. Dobra akcja, ba. Stało. Kurwa, lag. Myślałem, że cię wywaliło, bo słychać, nie? Bałem się w pój. I mówię, ja liczę bardzo na Atletico, no bo no to zasłużyli na pewno, bo to, jakich mieli oni rywali, na pewno zasługują na to. O Jezus. A już bałem się, że ten. Zasługują na wygranie wreszcie Ligi Mistrzów. Szkoda, że teraz pogrzebali sobie szansę w Lidze Hiszpańskiej, bo przegrali taki dość... Dobrze. Kurwa. Dobrze, Beto. Przegrali taki dość no łatwy mecz i no zjebali sobie sprawę, bo liczyłem, że też uda im się coś tu fajnego zrobić. Dobrze, Beto. Jakbym cię wbił tutaj, aj Krzychu. Prawie, że... Szkoda mi tylko, że no na przykład mecz finałowy to nie był Bayer Atletico, no bo tutaj moim zdaniem... O Jezuniu. Ale oni grają dzisiaj, ja pierdolę. Nie wierzę, no kurna. Jak oni grają dzisiaj. Biabiani. To już nie jest... Ale bo nie, to pierwanie chyba. I no... Ale tu jak jeszcze z wód jaki dobry zrobił, no kurde, no mówię, FIFA leży mi dzisiaj, no nie dzisiaj, od kilku miesięcy naprawdę zajebiście. I mówię, ja no, jestem zawiedziony tym, że właśnie to nie był finał Bayern kontra Atletico, bo to był taki mecz, że to jest głowa ma, a kto oglądał, to na pewno może to mi przyznać rację. Chciałoby się takie mecze na pewno oglądać. Też mnie boli to, że Borussia nie gra w finale z Liverpoolem, tak jak grali właśnie w meczu ćwierćfinałowym. Teraz no komu kibicuję, to chyba kibicuję właśnie Liverpoolowi, no bo Klopp naprawdę fajnie ich poprowadził. Mogliby się wbić do Ligi Mistrzów, jestem ciekawy jakby im poszło, no bo w Lidze Angielskiej ciężko im idzie. Leicester, no to co zrobił, no to chyba nie trzeba mówić. Ja mówię Leicester, nie wiem czemu. Bo tak chyba jest tak napisane i dlatego. Nie, ale dużo osób właśnie mówi, wiesz, Leicester i tak potem... Żeby potem się ludzie nie czepiali ciebie, bo nie dużo osób się czepia o, nie wiem, o mowę, o pisownię, dlatego wolę nie ryzykować tobie też, bo może na ciebie też kiedyś wejdą. Wejdą na mnie. Tak. Aj. Na plecy. O kurwa. No, nareszcie. Jakiś rzut rożny. A, dobra. Ale zjebałem! O, ja też chyba... Nie wierzę! Co on zrobił? Miał kurde... Ej, ja zjebałem tamty, bo ja myślałem, że ty podasz to, nie? Ja to samo. Ojejku. Ja jestem, kurde, wiesz co, po sezonie jestem ciekawy transferów, bo to co się, jeżeli to nie wszystkie są plotki, tak, no to kurde, naprawdę kilka czołowych klubów, no nie powiem, że tak. Manchester City się tak znowu wzmocni, że ja nie wiem, kurwa, tam drugą rezerwą będzie można grać tak jak pierwszym zespołem. Chyba, że nie wiem, połowa zawodników Manchesteru City odejdzie. Bo nie wiem, jakoś nie przepadam za nimi. Mają kasy fluj, mają bardzo dobrych zawodników, ale nie potrafią tego wykorzystać w ogóle. Ciężko im w ogóle oni mogą nie mieć szansy teraz do Ligi Mistrzów, widziałeś to? Chyba, no, że to zależy wszystko od United. Od jednego, no jeżeli United wygra we wtorkowym, czyli dzisiejszym chyba meczu, tak? Tak, no to Manchesterowi coś tam podwinie. To naprawdę może być lipa, nie ma tutaj jeszcze faulu. A pierdziele, to bo pozdro. Ja, że Tremolina by się zabił. Ja już tak se strzelam, bo jakieś chociaż fajne bramki chcę zdobyć na koniec tego sezonu. Ja nie wiem, jak my mamy zrobić, bo jeszcze dwa losowania, także weźcie, wylosujcie tam dwa ostatnie zespoły. Czy nie, na ostatni zespół, tak, losują nam. A, jeden zespół, no tak, bo później następny też nie trzeba będzie. No tu ładne podanie. Co to daje, jak przecież za ramię tutaj zlinczuje. A pierdziele, Krysiek dobrze przemyślał to. Więc zaczyna się tutaj bawić, słychać jak łopatki fruwają w padzie. No, na spokojnie. O, biabiani tutaj, ty, ja bym o zmianę poprosił, albo dobra. Teraz trochę... Możesz sobie wziąć. Ojej, trzeba zmiany, i to tak dość szybkie. Ender, Biabiani, Perisic. No i tak nie i Kondobia. O Jezu, jo, jeszcze...
O Jezu, ja tego Icardi wypierdolę. O, dobra, super. Jeszcze ten, tutaj mogę się... O, sorry, już? Ja. Kurwa, i po takich rzeczach ja tracę bramy często. A, Mirinda. I podanie... Jak fajnie sobie przerzucił to. Krzychu, tutaj bokiem. Za mocne? Nie. No co jest? Idziesz. Tu cię odepnie, ale faul zrobiłem, dzigi, bo w ogóle byłem na inny zawód, dziękuję, cię odepkłem. Ale mi wczoraj koleś zasadził w ultimate bramę, nie? Ja byłem siny. O ludzie, tutaj troszeczkę lżej. O kurwa, co rzucił ty? Beto jak z karata wskoczy. Kondobia. Zobaczymy coś, co pokaże, bo ma naprawdę niezłe statystyki. Nie grałem jeszcze nigdy, nie wcześniej. Kondobia. Mendel. Ja pien. Dobrze. Będzie z pierwszej. No, dobrze. Ale ładnie ucelował. Szkoda, że nie bardziej na bok, nie ściągam tego. Nie wiedziałem, że albo w jedno, albo w drugie. Aj, kurne, ja myślałem, bo ładnie, 3-2 było. Można było coś zrobić. Aj, grubo. Fajnie. Kurde, nie wiem czemu, ale myślę, że w ostatnim meczu będzie właśnie moja druga polska drużyna tutaj. Mi się zdaje. Ciekawe. Jestem ciekawy teraz. A chociaż przydałoby się jakąś bramkę tutaj trafić, co nie? Ja myślę, że tutaj do statystyk przydałoby ci się to... Ojej, błąd. No ja Handanowicza... Handanowi to jest po prostu, nie wiem. Taki tarant, stonie i wszystko w niego leci, jak magnes. Brawo, naprawdę... Nie wiem czemu wiem Inter, ale teraz pokazali klasę w chuj, na pewno w tym meczu, bo to już można powiedzieć, to jest 86 minuta. Ich jest wszędzie. Ja, ty zobacz co zrobił, cofnę se po domu, no ja nie wierzę, po prostu to jest śmieszne zarazem. No kurde, co ja gdzieś strzelam ponad poprzeczką, ale mają ciąg na bramkę, kurde, ja sobie nimi naprawdę kiedyś zagram jeszcze jakiś dobry, spokojny... Sezon z Interu medialnym. O, nareszcie. Zonzi. Wypchnął mnie. Cyk. Druga piłka jeszcze jaka dokładna. O. Pierdolni z połowy, może jakaś brama wpadnie. Tak, no, w twoje nogi. Ale miałem sobie, wiesz, bo to konopiana to... Mówię, jest kondogbia. Dobrze, no Kari. Jeszcze zabrakło mi palca, żeby w ogóle zrobić teraz zwód, nie? Bo naprawdę widać, że ogarnięty jest. Dawaj. Ostatnia szansa na bramkę jakąś. Ja pierdolę. Czekaj. Enzo Zino, nareszcie! Brawo. Bramka na pocieszenie, ale nie mam pytań. No kurde, tyle się męczyć, żeby trafić bramę, to jest sino. Ale no, przyznam się, że tutaj ładnie się Enzo Zino. Powiem ci, naprawdę odwrócił, że kupno. Emocjonująca końcówka. Faul. Koniec. Nie wiem, czemu twoi się uciszyli. Ale no bo jest bramka! Zagłosujcie jeszcze w tym ostatnim meczu, dajcie Adamowi ten polski zespół tak jak chciał. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć.